Gdzie ja jestem? Grzybol. Ty, człowieku, mogę latać? O, Shaolin mnie wzywa! O, je! O, ludzie Rajsa! Iś! Ale już? Masz to sprawne. Witam, oto ja, wojownik Shou. Shaolin nie wzywa. Siemano, śmieciu, przyszedłem ci na jeb... Chwila, bo ginę. Shaolin mnie wzywa! Już? Jestem niepokonany, rozumiesz, jestem wojownikiem Shou. Chwila, bo ja tu zginę. Wbiłem go w ścianę. O kurcz, ty mnie kopnąłeś? O, ty to kończę, kurwa, Joe. Ty, no co jest, pojebacie, chodź tu. Dni Haranu są policzone. No siema, elo. Z tej strony Kokosy, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Uwaga, koleżka poleciał. I kolejny również. Tak jest. Jak możecie... O, co ty zrobiłeś, debilu? Jak możecie zauważyć, obecnie w Dying Light jest jakieś wydarzenie specjalne, które dodaje plus 200 tysięcy obrażeń do naszych kopnięć oraz generalnie uderzeń chyba pięścią też. Zaraz możemy to sprawdzić. Całkiem śmieszna sytuacja. Było zadanie, aby zabić 100 zombiaków i ogólnie w związku z tym obecnie mamy jedną dosyć ciekawą rzecz, mianowicie jest to ten widmowy kij baseballowy. Trzeba było zabić co najmniej 100 zombiaków, aby go odblokować. No jak widzicie, jest całkiem przepotężny. Jest żółtej jakości. Nie wiem, co to oznacza. Jest legendarny, rozumiesz? No i ma całkiem niezłe statystyki. Poza odcinkiem również pobiegałem trochę po mapie i pozbierałem kilka planów. Jak widać, mamy aż 4 pomarańczowe plany. Niestety, do żadnego z nich chyba nie nadaje się ten mój widmowy kij. Chociaż, czy nie, trucizna ze sprintera jednak to się nadaje, ale ta trucizna ze sprintera jest chyba taka średnia. Tylko plus 253 obrażenia. Niewiele, ale za to tutaj mamy ogniopluj, który dodaje nam aż plus 336. No i myślę, że możemy go wykonać. Proszę bardzo. No i również wydaje mi się, że to jest idealny moment, aby w końcu po tylu latach użyć naszych króli, które zbieraliśmy. Także proszę bardzo, cyk. Jeden król oraz drugi lądują w tej broni. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. 2003 obrażeń. Nie, to jest niemożliwe. Człowieku. Kionodupcom szybko. Przecież Wojciech dostaje jednego chopsa z tej broni i leży. No przysięgam. Generalnie nie wiem, czy to słychać, ale uwaga. No. Halo, kto mi tu drze mordę? Wydupcom. O, halo. Ty robisz, no powiedziałem. O, what the fuck? Okej, nie tak to miało wyglądać. No, dobra, może być. Czy te wirale przestaną mnie ścigać w końcu? No god damn. Wydupcaj stąd. No. Powiedziałem coś. Ty, no ich tu jest coraz więcej, no o co tu chodzi? Iś. Te kopnięcia są mocne, to muszę przyznać. Generalnie, nie wiem czy słychać, ale uwaga. Zużyłem 2 apteczki przez przypadek, ale to nieistotne. Mam nową klawiaturę. Pierwsza klawiatura mechaniczna w moim życiu i umieram! O! Pierwsza mechaniczna klawiatura w moim życiu. Nie wiem, czy ją słychać za bardzo. Jeżeli tak, to sorry. Póki co na testa wszystko tutaj jest podłączone. Później będę konfigurować resztę, aby nie było słychać tego upierdliwego klikania. O! Ale muszę przyznać, że no jest kompletne inne odczucie w porównaniu z tą moją membranową, którą miałem poprzednio. Teraz autentycznie czuję każde, dosłownie każde kliknięcie. No i muszę przyznać, że całkiem fajnie się klika. Siemano, co ty kurwa robisz, debilu? O. Uderzanie pięści mi też jest całkiem niezłe. I co, to chyba tyle z ogłoszeń. No i tak, ogólnie jesteśmy tutaj, w tej części mapy. Nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Jesteśmy tutaj, ponieważ w tym oto tutaj kominie znajduje się jakby drugi komin. A dokładnie jest to podejrzana zielona ruła, do której obecnie wchodzimy. O, to fuck. Człowieku, kucnąłem specjalnie. O. O, chyba zginę, co? Świat pierwszy? Czekaj, co? Gdzie ja jestem? Czyżbym był w świecie Mario? No cóż, nic bardziej mylnego. Jest to kolejny easter egg, o którym sobie ostatnio przypomniałem. Halo, kurwa, grzybol! Co ty? O! To on może mnie zabić? To jest niemożliwe. Gin! Mogę mu zdeptać głowę? Halo, jak mam go zabić? Mam nadzieję, że to działa tak samo jak w Mario, bo jak nie, to się pogniewamy. Batonik, zajebiście. No umieraj! Iś! Ty, no nie mogę wskoczyć na łeb? Coś tam się niby pokazuje przycisk, ale tak średnio chce to zadziałać, szczerze mówiąc. No umrzyj! O! Ty, udało się. Niesamowite. Tak, jest to generalnie kolejny easter egg, tym razem w świecie Mario. Mam odtworzony chyba pierwszy świat. Tak mi...
Nie, no ja to jestem geniuszem, przysięgam. Przejebałem level w Mario, nie, no przecież to jest tragedia. Nie tak to miało wyglądać, bo ja chciałem kliknąć te przyciski, ale no tak średnio chcą działać, szczerze mówiąc. Ale chyba nic więcej tu oprócz batoników nie ma. Mamy kolejne rówy, do których niestety tym razem nie da się wejść. Fajnie by było, jakby się dało wejść do tego podziemnego levela. Nie pamiętam nawet, w której rurze on był, czy w pierwszej, w drugiej, czy ostatniej, ale pamiętam, że było coś takiego, że można było zjechać faktycznie na dół. Wątpię, żeby tutaj coś takiego było, no ale... Ale jednak ciekawy smaczek. Cyk, dwa grzyby, człowieku, double kill. Double kill, rozumiesz? Double kill! Nadal próbuję wejść do tych rur, ale niestety się nie da. Chyba jeszcze tutaj był jakiś ukryty przycisk, jeśli dobrze pamiętam, tylko nie jestem pewien... O, tutaj właśnie. I tutaj znajduje się, uwaga, kombinezon pyzy. Nie mam pojęcia, co to ma oznaczać, ale jest to kolejny jakiś plan do wykonania. Kolejne easter eggowe gówno. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Wątpię, żeby to było cokolwiek innego. Dwa grzyby se stoją u góry. Siemano, przyjaciele. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. No i już chyba możemy już zmierzać do końca poziomu tak naprawdę, bo reszta nas nie interesuje. Chciałem tylko zdobyć ten kombinezon pyzy, aby wam również też to pokazać, bo to jest chyba całkiem ciekawy element. Ciekawy element, który chciałbym wytestować. Nadal do ruły nie da się wejść. No i uwaga, jesteśmy przy samym końcu levelu. No i klasycznie musi być ruwa, po której trzeba zjechać. O. Tak jest. Mam nadzieję, że dostałem maksimum punktów, bo jak nie... To się pogniewamy, przysięgam. No i proszę bardzo, level z Mario został ukończony. No i mamy ten podejrzany plan teraz. Jest on tutaj, kombinezon pyzy. Niektórzy twierdzą, że kiedyś pyza był tak chudy i zarośnięty, że mógł śmigać w przestworzach jak latająca wiewióra, ażebyście widzieli jego ogon. Czekaj, co? Nie mam pojęcia, ale dawaj mnie to gówno. Kombinezon pyzy, jak się tego używa? Lebo to też jest jako granat. Jeśli dobrze pamiętam... Chwila. Ota, rozkładam ręce, jestem samolotem, o co tu chodzi? Ty, człowieku, mogę latać! O! Aha, to zajebiście, mogę szybować, ale na koniec i tak dostaję obrażenia, no zajebiście. Dzięki, gro! Niesamowite gówno. Dobra, to chyba tyle. To chciałem wam pokazać, bo to całkiem ciekawy smaczek. Ale ja póki co chciałbym się udać do jakiejś bezpiecznej strefy, chwila, bo tu powinna jakaś być, aby klasycznie zmienić strój. No i cóż, będziemy zmierzać w stronę kolejnych zadań. No i jako, że w jednym z zadań musimy przetrwać jakieś próby, to myślę, że to idealny moment, aby stać się wojownikiem Shu. Wojownik Shu. Rozumiesz? Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale myślę, że no cóż. Zostanę godnym wojownikiem, przysięgam. Shaolin mnie wzywa! Shaolin mnie wzywa! O je! Ty, człowieku, nawet se kostki nie skręciłem, rozumiesz? Iż ma to! Ale dostała czupsa. Dobra, ogólnie zmierzamy w tę stronę. Mamy oddać zadanie, które udało nam się ukończyć w poprzednim odcinku. Mianowicie zabójstwo trolla. Mamy wrócić do Ruperta po jakąś nagrodę, dlatego no cóż, zmierzamy w jego stronę. No i Rupercik, oto ja, wojownik Shu. Shaolin mnie wzywa. Czy wzywałeś i ty? Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że dasz mi całkiem... Ej, what the fuck? Ty, on tu ma białe skrzynie, które sobie mogę tak otworzyć? Człowieku! Chłopcu trzyma normalnie fioletowy pistolet w skrzyni, rozumiesz? I karabin. O, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale zbieram wszystko, tak? Ukradnego z wszystkich resztek, które tutaj trzyma. To mi się podoba. Dobra, Rupercik, oto ja, dobrze, wojownik Shu. Oddałeś mi naprawdę ogromną przysługę tam, w magicznej twierdzy. Nie ma o czym mówić. Chciałbym jakoś ci się odwdzięczyć. Rozejrzyj się po warsztacie. Jeśli coś wpadnie ci w oko, bierz. No, już to zrobiłem. To bardzo miło z twojej strony. Dzięki. To ja dziękuję. Powodzenia, Crane. Dzięki, stary, dzięki. O, plan anielski miecz? O, czyżby to było coś ciekawego? Plus 200 obrażeń, co? Możemy wykonać, no czemu nie? Cyk, proszę bardzo. Zawsze jakaś dodatkowa broń na propsie. 900 obrażeń, całkiem nieźle. Pokażę, jak to wygląda. God damn, człowieku, anielski miecz. Dobra, ale póki co będę używał pięści, póki mam okazję. W końcu jestem wojownikiem Shu, rozumiesz? Dobra, obecnie podejdziemy sobie tutaj, do tej wieży Troy, ponieważ tam powinny się znajdować kolejne zadania, które chciałbym zebrać. Na pewno fajnie by było to zrobić. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj odpalać segmentu głównego, przynajmniej póki co. Na razie chciałbym porozmawiać tutaj z nieudacznikami, którzy się tutaj znajdują. Siemano, witam bardzo serdecznie. Czy ty masz dla mnie zadanie, Noe? Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci.
No, o czym ty gadasz? Nie mam pojęcia, ale mamy kolejne zadanie. To chyba tyle. Nie ma tu więcej wykrzykników, tak jak patrzę po mapie. Także git. Mamy kolejne zadanie do wykonania. Nie mam pojęcia, gdzie ono jest. Tutaj. No dobra. Ale póki co musimy postępować zgodnie z wskazówkami proroctwa. Idziemy w tamtą stronę. Spokojnie, Shaolin mnie wzywa. Oto ja, wojownik Shu. Lecę was uratować. Szybko. Trzeba wykonać próbę, którą zlecił mi mój sensei, rozumiesz? Witam bardzo serdecznie. Czego ja tu mam szukać? Tu jest jakaś strefa kwarantanny. Halo, żołnierz Raisa. Witam bardzo serdecznie, ludzie Raisa. Iś. Oto ja, wojownik Shu. Tak jest, Shaolin mnie wzywa. O, ty, rozjebałem mu czaszkę pięścią, rozumiesz? Że jestem, nie. Jestem wojownikiem. Wojownikiem Shu, rozumiesz? Gim! Tak jest. To jest zakazana szkoła. Szkoła chaosu, rozumiesz? Rozpierdalam ludziom czaszki pięścią. Tego nauczył mnie mój sensei. No i nie wstydzę się tego, tak? To są tajemne techniki. Tajemne techniki, które poznaje się jedynie na górze Chiliad, rozumiesz? Dokładnie tak. Jeszcze tu mam jakiś zrzut dodatkowy, mogę go w sumie wziąć. Dało mi się już zebrać kilka zrzutów poza odcinkiem, jak sobie biegałem. Także trzeba będzie to też oddać, ale czego ja mam tu szukać? Postępuj zgodnie ze wskazówkami z proroctwa, ale o co to chodzi? Wielu ludzi i wiele języków. Hotel był pełen obcokrajowców. Może o to chodzi? Okej. Okay. No dobra, to wejdźmy do środka. Shaolin mnie wzywa. Albo istotnie jest jasnowidzem, albo mnie wrabia. Zwodnicza dziewiątka musi oznaczać numer pokoju. Okej. Nadal nie mam pojęcia, o co chodzi, ale dobrze, że Crane wszystko tłumaczy, bo inaczej bym nie wytrzymał psychicznie. Czemu tu jest tyle? Niesiony obiekt, pomieszczenia służbowe? Jakąś kartę podniosłem, nawet nie zauważyłem. Cyk! Otwieraj, oto ja, wojownik Shu. Shaolin mnie wzywa. Czemu jakiś kurwa kij do krykieta podniosłem, o co to chodzi? Smoczy kij do krykieta, no i pozdro. Dawaj moje pięści! Żadna broń biała nie jest mi potrzebna. Moje pięści są równie zabójcze, rozumiesz? W końcu jestem wojownikiem Shu. Dzisz ma to! To było przepotężne, no. Karta magnetyczna, pokój 102, 101. Dobra, podnoszę wszystko. Będę wchodził wszędzie, rozumiesz? Zbieraj to gówno. Cyk, elegancko. Zbieraj to gówno i chowaj broń. Dobra, to chyba wszystko tutaj. Możemy w takim razie iść dalej. Shaolin mnie wzywa. Witam bardzo serdecznie, przyjacielu. Pozwól, że ci pomogę, tak? Pomogę ci zniknąć z tego świata, ty kto. Dobra, nieważne, troszeczkę mnie poniosło. Dlaczego ja mam iść na dół? Wątpliwe, ale cyk, szmato. Masz bombę na dziąsło, rozumiesz? Człowieku prawy sierpowy i kolesia nie ma już na tej planecie, rozumiesz? Czy ja miałem tutaj iść na dół? Wątpliwe, tu mamy jakieś zawalone przejście. Czemu ten frajer mi podnosi te tragiczne bronie z ziemi, no? Chcę używać tylko i wyłącznie moich pięści, tak jak nakazał sensei, rozumiesz? Jestem w końcu wojownikiem Shu. Mam pewne zobowiązania, tak? Pokój 103. Zamknięte, no i pozdro. Czy ja mam kartę do 103? Chyba mam. No, chyba mam. Aha, to zajebiście, dzięki. Dzięki za zaproszenie. No, witam bardzo serdecznie. Tu całkiem ciekawa impreza była, muszę przyznać. Iś, bo to ja, wojownik Shu. Shaolin nie wzywa. Szmato. Cudowne jest to, jakim czaszki pękają od samego uderzenia, no. Cóż, kolega, całkiem nieźle się tu zabawił. Czy zostaniesz moim workiem treningowym? Chyba nie ma wyjścia, niestety, ale chyba się też nie porusza, zastygł w powietrzu. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Chyba noc się robi. Na szczęście jestem w bezpiecznym budynku, także tutaj mi nic nie grozi. Jestem wojownikiem Shu, rozumiesz? Otwieraj te drzwi. Witam bardzo serdecznie. Co mamy tutaj? O, nadchodzi noc, zajebiście. Znajdź pokój numer 9. Jak mam znaleźć pokój numer 9, jak tutaj... Od 100 się zaczynają pokoje. Chyba, że chodzi o pokój 109, bardzo możliwe. Ale to raczej nie w tę stronę. Zobaczmy, co jest tutaj. Witam bardzo serdecznie. Chłop se upierdolił łeb, rozumiesz? Niesamowite. Nie wiem, jak on to zrobił. Ale chciałbym poznać jego techniki. Tajemne techniki. To jest szkoła, do której ja na pewno nie uczęszczałem. Notatka. W szkole chaosu uczą wiele, ale na pewno nie tego, jak odjebać sobie łeb. Samemu. W dodatku. A myślę, że to była całkiem ciekawa umiejętność. Muszę przyznać. Witam bardzo serdecznie. Czy ktokolwiek będzie tutaj jeszcze żył w tym hotelu? Chciałbym wytestować moje tajemne techniki, no. Halo. Ostatni jest 107. Aha, ostatni jest 107, no i pozdro. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie ma 109, rozumiesz? Rozumiesz. Czy coś tutaj jeszcze jest, oprócz notatki? Chyba nie, niestety. Możemy stąd wydupcać. Chyba mam wejść wyżej, tak mi się wydaje. Come on, otwieraj to gówno! Dobra, mam otwartą windę. Witam bardzo serdecznie państwa. Cyk, szmat.
człowieku, jak tłuczek do mięsa, rozumiesz? No ale w końcu jestem wojownikiem Shu, tak? W końcu jestem wojownikiem Shu. No i tutaj mamy 205. Czy ja będę szukać pokoju 209? Jest taka opcja. Siemano, iś. Pozwól, że ci wbiję w ścianę. Niesamowite to jest. Bęk! O! Przecież jestem przepotężny. No to ja, wojownik Shu. Dobra, w tym pokoju już nic nie ma. Szukajmy tej 209. Zwodnicza dziewiątka, oczywiście. Czy to jednak 206, ale zwodnicza, bo do góry nogami. Tego bym się nigdy nie domyślił. Dobrze, że mamy dźwigura. Dźwigura naczelnego wojownika Shu. Inaczej bym się nigdy nie skapnął. Dobra, otwieraj te drzwi. Zobaczmy, co my mamy tutaj w środku. Witaj, przyjacielu. Nie chciałbym przeszkadzać, ale... Iż! Wkopałem kolesia za kanapę. Co jest? I co teraz, frajerze? Czy on umarł? Ewidentnie, no cóż, ewidentnie. Iś. Dobra, no cóż, niech tam pozostanie. Tu mamy zrzut Raisa, o co tu chodzi? What the fuck? Nie mam pojęcia, ale na pewno chciałbym przeszukać tą jego skrzyneczkę. Miejska maczeta, no czemu jakieś gówno bronie znajduje w tych walizkach? No o co tu chodzi? Co my tu mamy? Średnie otwieranie zamków. No dobra, chyba tego szukałem, tak mi się wydaje. Zobaczmy, co my mamy tutaj w środku. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe skarby. What the fuck? Jakieś zdjęcia człowieku, o co tu chodzi? Pistolet? To był pokój Raisa. Zapewne schronił się tutaj podczas pierwszych dni zarazy. Pokój Raisa? I rozumiem, że to jest jego pistolet? Spluwa Raisa, 376 obrażeń. God damn. No i to mi się podoba. Ty, to znowu strzela jakimiś seriami, no czemu oni to robią? Tu człowieku jakieś tajemne dokumenty. Najprawdopodobniej planował tutaj atak terrorystyczny na miasto Haran. I chyba faktycznie tak było. Uciekam stąd, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Z tym wojownikiem Shu. Przede wszystkim honorowym wojownikiem. Czego nie można powiedzieć o Raisie. Dlatego ja stąd muszę uciekać, rozumiesz? Ale nie wiem, czy tu u góry jeszcze byłem. Jest tutaj coś ciekawego. Witam. Iś. Siemano, przyjacielu. Pozwól, że ci strzelę headshota albo trzy. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówę. Możemy stąd wychodzić. Spluwa Raisa. Muszę przyznać, że całkiem ciekawe znalezisko. Ale my póki co stąd wychodzimy. No i cóż, mamy to. Jest noc. Zaraz zginę, człowieku, pomocy. I co, to tyle, jeżeli chodzi o to zadanie? Serio? Czy nie ma kolejnej próby? Po prostu miałem znaleźć spluwę Raisa, tak? No dobra, niech będzie. Jeszcze tutaj przy okazji z drugiej strony mamy kolejne zadanie. Tym razem, co mamy zrobić? Sprawdzić, co się dzieje w strefie kibica. Strefa kibica, człowieku. Mam nadzieję, że Andrzej nie będzie mnie naddupcać. Jestem ciekawy, jak na niego podziałają moje ogniste pięści wojownika Shu. O, what the fuck? Tutaj pamiętam, że był wcześniej jeden z planów. I również Wojciech tutaj lubiał się poruszać, to na pewno. Ale połączenie Wojciech oraz Andrzeja to chyba nie najlepszy pomysł. Już widzę, że tam jakieś chodzą. Zauważyłem, że jest też jakiś bardziej potężny rodzaj Andrzeja, który ma jakieś takie demoniczne ciemne kolce na plecach. Troy, i wcale mi się to nie podoba. Nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Tak. Może to sprawdzę. Może to sprawdzę. Sprawdź, co się dzieje w strefie kibica. No dobra, ale jak ja mam tam wejść? Czy ja mam tam wyjść z dołu? Bardzo możliwe. Także spróbujmy tutaj się wturlać. Witam bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że Andrzej nie zacznie mnie napierdalać. Dawaj mnie tą windę. To ja, wojownik Shu. Shaolin. Shaolin nie wzywa. Dobra, jedziemy w takim razie windą. Wojownik Shu porusza się windą. No nie wiem, czy mój sensei byłby zadowolony, ale... Ta miejscówka wygląda co najmniej podejrzanie. O co tu chodzi? Czemu tu wszyscy nie żyją? Nie mam pojęcia, ale wojownik Shu musi się dowiedzieć, co tutaj się stało. Czy coś będzie mnie tu nadupcać? Miejmy nadzieję, że nie. Ty pistolet? No dobra, wezmę. Problem jest taki, że już nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku na nic. No ale trudno, ale trudno. Oto ja, wojownik Shu. Dobra, nie jestem pewien, czego ja mam tu szukać. Najprawdopodobniej mamy się dowiedzieć co nieco więcej o tym miejscu i czemu... Czemu to wszyscy nie żyją? To jest totalnie podejrzane. Otwierać te drzwi. Halo, jest tam kto? Tam jest jakieś studio. Co tu chodzi? Podejrzane. Te drzwi będą również zamknięte. Co mamy tam? Nikogo tu nie ma. Użyj karty? Skąd ja mam kartę wziąć? Chwila, tu jakaś leżała, ale... Aha, dobra. Mogę ją podnieść jednak. Dobra, jestem debilem. Myślałem, że nie da się tego podnieść. A tutaj co mamy? Aha, to jest po prostu ten sam pokój, tylko że inny widok. No dobra. Zlokalizuj źródło nadawanego komunikatu. Zobaczmy, czy komunikat nadawany jest z tego pokoju. Wątpliwe. 2014 Haran. Global Athletic Games, człowieku. Witam, oto ja. Wojownik Shu. Shaolin nie wzywa! Dobra, nieważne. Czy ja miałem tędy tutaj wejść autentycznie, czy ja to naokoło zrobiłem? Chyba naokoło, ale no dobra. Chyba jest to również nieistotne, ale jeszcze drzwi sobie tutaj otworzę na wszelki wypadek. Brak miejsca w ekwipunku. Co my tu mamy? Petardy jakieś? Wyśmienity nadziak? Człowieku, ja nie potrzebuję wcale takich broni. Potrzebuję jedynie zlokalizować źródło dźwięku. Do każdego, kto mnie słyszy, potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Co? Zabiłem kobiety i dzieci.
Co? Ty mi grozisz? Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Jayże, co? Mów mi, co się dzieje. Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Troy, myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. Tak jest. O. A więc rzucasz wyzwanie? On mnie słyszy? Topo? Skorzystaj z windy, a dotrzesz wprost do mnie. Człowieku, nie wiesz, na co się piszesz. Jestem wojownikiem Shu, jadę po ciebie. O, jadę po niego, czy nie jadę? O, chyba jadę. Tak jest. Wojownik Shu, jedź ci w pierdol. Halo. To chyba tyle, jeżeli chodzi o jazdę windą. Czemu on jest tak głośno? Nie słyszę własnych myśli. What the? O czym ty gadasz? Dobra, to jest jakiś totalny psycho. Idę po niego, rozumiesz? Shaolin! Shaolin mnie wzywa! Idę po ciebie. O, chłop do mnie napierdala z karabinu. Nie. Nie ujdzie mu to na sucho, przysięgam. Dorwę go. Chodź tu, śmieciu. Oto ja, wojownik Shu, idę po ciebie. Czy to jest on? Bardzo możliwe. Siemano, śmieciu, przyszedłem ci najebać pięśćmi. Co ty na to? O, chwila, bo ginę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go nadupsać pięściami, tak szczerze. Gdzie on jest? Gdzie ty zniknąłeś, frajerze? Ja no muszę go pokonać, jak na prawdziwego wojownika Shu przystało. Shaolin mnie wzywa! Okej. Jak najlepszy. Wabił ludzi do strefy kibica, po czym polował na nich. Jest tu kilkanaście, może nawet 20 ciał. Zabiłeś go? Na śmierć, moja droga. Cóż. Na śmierć. Bez odbioru. Na śmierć. Krowie bałem czaszkę pieśni. Człowieku, godzina 20, chłop mi kosi trawnik pod oknem. No przecież ja nie wytrzymam zaraz psychicznie z tymi ludźmi. Zaraz wyjdę mu na jebie pięśćmi, jak na prawdziwego wojownika Shu przystało. Chwila, gdzie my jesteśmy? To jest drugie piętro? Nie, to jest jakiś inny pokój. O co tu chodzi? Nie, to jest to samo miejsce. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, szczerze mówiąc. Ale ważne, że zamordowałem tego delikwenta, no i możemy stąd wychodzić, tak? Siemano, przyjacielu. Wojownik Shu się stąd ewakuuje, rozumiesz? Cyk. Włączam ten przełącznik, nie mam pojęcia po co, chyba żeby włączyć windę. Tak mi się wydaje, no i cóż. Wojownik Shu się stąd ulatnia. Jak stąd kurwa wyjść? Tym gównem, dobra. Tak jest, kolejne zadanie wojownika Shu zostało ukończone do perfekcji. O, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, jak używam w windzie mojej kotwiczki. Ale dobra, 10 koła punktów zarobione, nadal jest noc, zaraz zginę. Ale my do wykonania mamy jeszcze jedno zadanie pod tytułem bunkier, który znajduje się 300 metrów stąd, także wojownik Shu zmierza tam, rozumiesz? Zmierza tam. Dobra, ale nie powstrzymam się, dopóki nie napizgam Andrzeja na pięści. To jest właśnie ten delikwent, o którym mówiłem. Chodź tu, szmato! Jestem niepokonany, rozumiesz? Jestem wojownikiem Shu! Przepraszam cię, sensei. Wszystkie nauki poszły na marne. Jak to mogło się wydarzyć? No ale akurat to był ten przepotężny Andrzej, którego no nie da się pokonać, także no cóż, trudno. Ale myślę, że w nocy już się nabiegałem, dlatego możemy się przespać. No i cóż, lecimy chyba dalej, ale najpierw mogłem w sumie sprzedać niektóre rzeczy, które posiadam, aby nieco sobie zwolnić miejsca w ekwipunku. No i lecimy, człowieku, lecimy. Dobra, jesteśmy tutaj. Mamy tu pogadać z jakimś Tabitem, kimkolwiek by on nie był. Ale póki co to jeszcze skrzyneczka. Cyk, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że w środku ciekawe nagrody będą w postaci szkatu. Wydarzenie społeczności zakończyło się sukcesem. Aha, dzięki. Powiadomienia o otrzymaniu kwitu. Okej. Okay. Dobra, czyli to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje super zajebiste uderzenia pięścią. Chwila, zobaczmy, czy to nadal działa. Czy nadal jestem przepotężnym wojownikiem Shu, no człowieku, nigdy nie przestałem im być. O, wydupcać stąd. Tak jest. Iś. Szmato, rzucam zombiakami, rozumiesz? Jestem przepotężny. Gin. Dobra, no myślę, że to pokazuje jakby moją potęgę. Potęgę prawdziwego wojownika Shu. Tabit, gdzie jesteś, śmieci? Przyszedłem z tobą pogadać. Halo, wstawaj. Tak, o co chodzi? Czy pan Tabit Erdal z urzędu miasta? Byłem z urzędu. Wszelka hierarchia urzędnicza została jednak zniesiona przez GRE i rząd federalny. Moje stanowisko już nie istnieje. W związku z czym nie muszę i nie mogę nic dla nikogo zrobić. Włącznie z panem. W związku z czym do widzenia. Nie tak szybko, panie Erdal. Dyrektywa GRE zakłada, że wszyscy lokalni urzędnicy mają być do dyspozycji GRE lub tymczasowych władz, jeśli zajdzie potrzeba. Jest pan z GRE? Szukam informacji na temat dużej ilości zapasów ukrytych gdzieś w mieście. Ma pan na myśli bunkier? Cóż, jeśli chce pan go przejąć, musi pan wypełnić formularze 201 dotyczące zapotrzebowania na środki
JP401 o szczegółach działania, a także 606 dotyczący przymusowego przejęcia władzy, a oraz 302B konstytuujący funkcję w sytuacji zagrożenia. Ten ostatni rozpatruje się 3 dni w najlepszym wypadku, a biorąc pod uwagę okoliczności... Wolałbym teraz. Cóż, pozostaje mi zasugerować tradycyjną metodę przyspieszenia czynności administracyjnych. To znaczy... Przemoc! Oczywiście. Potrzebuję oficjalnej pieczęci mera, bez niej ani rusz. Ostatni raz widziano mera w hotelu. Pieczęć powinna być w jego pokoju. Zaś jakieś hotele, przed chwilą byłem w jednym. No ty śmieciu, nie mogłeś mi powiedzieć wcześniej? Dobra, miejmy nadzieję przynajmniej, że to jakiś inny hotel. Taką mam nadzieję. No cóż, wojownik Shu zmierza wykonać kolejne zadanie. Znajdź pieczęć mera. Czym jest pieczęć mera? Nie mam pojęcia, ale no niestety muszę ją zdobyć, tak? Znalazłem nową strefę kwarantanny, zajebiście, dzięki. Dobra, tu mamy ten podejrzany hotel. Od razu jak tu jesteśmy, to szybki grzdul z fontanny, cyk. Tak jest. Wojownik Shu musi uzupełnić tutaj... nawodnienie, rozumiesz? No a my wchodzimy do środka. Elegancko, jesteśmy w środku. Halo, witam bardzo serdecznie. Oto ja, wojownik Shu. Shaolin mnie wzywa, rozumiesz? Wskażcie mi drogę do Shaolin. Bo jak nie, to sam ją znajdę, rozumiesz? Nic mnie nie powstrzyma. Dobra, mamy znaleźć pieczęć mera. Nadal nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest... Halo, kto tutaj kurwa gryzie meble? Czyżbyś to był ty? A, chyba nie. Witam bardzo serdecznie. Całkiem pusty ten pokój, muszę przyznać. Trochę biedny ten hotel. No ale cóż, trudno. Tu mamy jakiś pokój zamknięty na kartę. Czy ja znowu jakieś karty mam? O ty szmato! Chcieliś mnie zaatakować za winkla niehonorowo, człowieku z partyzanta? Rozumiesz, że tak się nie robi? No na pewno nie robi się tak wojownikowi Shu, rozumiesz? Szmato! Czy ty masz jeszcze coś do powiedzenia? Gdzie zmiażdżyć czaszkę pięścią? Jeśli masz na to ochotę, oczywiście. Dobra, chyba musimy przejść jakoś tędy. Odsuwaj tę szafę, wojowniku Shu. O! Człowieku. Totalny rozpierdol. To mi się podoba. Witam bardzo serdecznie. Szukam pieczeń ci mera, czymkolwiek... Halo, ale proszę pukać, tak? Zero kultury, przysięgam. Bra, nie wiem, czemu to jest wykopana dziura w ścianie. Czemu ja nagle muszę przejść tutaj na dół? Jest to totalnie podejrzane. I chyba... Ty... Co tutaj, kurwa, się działo? Halo? Nie, ten hotel jest jakiś totalnie podejrzany. Przecież tu ewidentnie jakieś przesłuchanie było prowadzone. Nie wiem, no cóż. Wojownik Shu musi zbadać tę sytuację ewidentnie. Ewidentnie. O, witam bardzo serdecznie. Czy ty znalazłeś drogę do Shaolin? Nie wydaje mi się. To jest przepiękne, jakim pękają czaszki. Nigdy mi się to nie znudzi, rozumiesz? Nigdy. Fajnie by było, jakby ten tryb można było wyłączyć jakby cały czas. Nie potrzebowałbym wtedy żadnych broni, rozumiesz? Używałbym tylko moich przepotężnych pięści. Jak na prawdziwego wojownika Shu przystało. Szmato! Tak jest! Człowieku, jedno uderzenie i chłop się nakłada nogami, rozumiesz? To mi się podoba. Znajdź pieczęć mera. Dobra, nie chcę mi się przeszukiwać tych wszystkich walizek, no bez przesady. Mam nadzieję, że nie muszę tego robić, żeby znaleźć tą pieczęć. Bo jak muszę przeszukiwać każde tutaj najmniejsze gówno, to przysięgam, nie ręczę za siebie, tak? Nie ręczę za siebie. Czy na dole jest Andrzej? Halo, proszę się tam uspokoić. Czy na dole jest Andrzej, czy mi się tylko wydaje? Po mapie wnioskuję, że jest to bardzo możliwe. Nie mam pojęcia, co on robi w tym hotelu, no ale cóż. Andrzej chyba przyjechał tu na wakacje. O, aha, tutaj to było, serio? Witam cię, przyjacielu. Serio, ta pieczęć już była tutaj? Mogę stąd wydupcać? To, co chodzi z tym Andrzejem na samym dole. Nie mam pojęcia, ale musi się spotkać z wojownikiem Shu, abyśmy mogli w końcu raz na zawsze rozstrzygnąć, kto jest lepszym wojownikiem, rozumiesz? Ja kontra Andrzej. Chwila, na którą czekała cała ludzkość, choć... Aha, to nie jest Andrzej, to jest jednak jakaś frajerzyna, która stoi i nic nie ogarnia. Gień też, szmato. Ty, co tu kurwa się wydarzyło? A nie, chwila, to jest Andrzej? Nie, to nie jest Andrzej. Czemu oni się świecą jak Andrzej? Nie mam pojęcia, ale co tu się kurwa wydarzyło w tym hotelu? To ja chyba wolę nie wiedzieć. To jest chyba to upragnione Shaolin, o którym mówili wszyscy. Senseju, czy to o to ci chodziło? Jeżeli tak, to jesteś totalnym pojebem. No powalone gówno się tu wydarzyło ewidentnie. Ale czy coś jeszcze ciekawego oprócz rzezi tutaj znajdziemy? Masowego mordu, rozumiesz? Wytryk, zajebiście, tak szukałem właśnie, no. Dobra, nic tu chyba więcej nie ma. Troszeczkę się zawiodłem, myślałem, że będę mógł się zmierzyć z Andrzejem po tych wszystkich latach. Ale niestety nie. Odsuwamy tą szafę, no i wychodzimy stąd, jak gdyby nigdy nic, rozumiesz? Cyk. No i co? To chyba tyle. Mamy dać pieczęć Tabitowi. Dobra, gdzie on jest? Gdzieś w tamtą stronę musimy iść. Tabit, oto ja, wojownik Shu. Zmierzam w twoją stronę, mam twoją pieczęć. Zadanie wykończone w 100%, rozumiesz? Lecę. Niczym się nie przejmuj. Pozwól, że jeszcze przy okazji wbiję level, jako że tutaj jestem. Teraz jestem wojownikiem Shu, rozumiesz? Wale... O, czcie. Gincie, tak jest. Wzrost poziomu siły. O, ja. O, chwila, bo ja tu zginę. Jeszcze poziom zwinności by się przydał. Także umierać nie uda.
rzecznicy. Takie jest kopnięcie smoka, rozumiesz? Kopnięcie smoka, dziwko. Kopnięcie smoka. Kopnięcie smoka. Dawać mi ten level, bo nie wytrzymam. Tak jest, tak jest. Mamy to 20 level zwinności. Od razu sobie wydamy te punkty. Niech będzie przeskok. Oraz fala uderzeniowa. No niestety najlepszej umiejętności jeszcze nie mam odblokowanej. Muszę mieć 24 level, aby to móc wykupić. No niestety, niestety. Jeszcze wiele nauki zostało wojownikowi Shu, rozumiesz? Sensei, gdzie jesteś? Witam ci, Tabit, mam twoją pieczęć. Wspaniale! Przyrzekam wykorzystywać tę pieczęć aż po granicę mojej korupcji, która jest bezgraniczna. Powiedz mi, pan, o dobrze tym wiedzieć. Punkcie. To był konieczny środek ostrożności. Na Starym Mieście mieszkają niezwykle bogaci ludzie. Wiedzieli, że Hołota ze slumsów szybko zużyje te niewielkie zapasy, które ma. A potem to tałataństwo przyjdzie po nasze, jak szarańcza. Więc ukryliście je? Bunkier znajduje się pod ratuszem. Mogę śledzić pana postępy na częstotliwości służb miejskich. Da mi pan znać przez radio, jeśli będzie potrzebował dokumentów od mera. Będę je produkował na pęczki. Okej, dobrze wiedzieć. Ale nie mam pojęcia, o czym on gada, ale musimy znaleźć jakiś bunkier, to na pewno. No i ten bunkier powinien znajdować się gdzieś tutaj pod ratuszem. Witam cię, Bartosz, wypierdalaj stąd. Przepraszam cię. Ja chciałem się tylko dostać tutaj do środka. Dobra, mamy ten podejrzany bunkier, witam bardzo serdecznie. Znowu jakieś... podejrzane budynki. Nie wiem, o co tu chodzi, ale iść, oto ja, wojownik Shu. Przyszedłem was, kurwa, zniszczyć. Ktoś jeszcze chce posmakować mojej pięści? Pięści smoka, na przykład. Ty, o! Panie władzo, wybacz mi. Wybacz mi, nie chciałem. Iś, ma to iś. Człowieku, prawy sierpowy i leżysz, rozumiesz? Sprawdź bunkier pod ratuszem. Czyli mamy się chyba dostać na dół, tak mi się wydaje. O, siemano, szmato. Znów atakują mnie z zaskoczenia. No co to ma być? Halo, przycisnę się tu? O, dobra, już myślałem, że umrę. Już myślałem, że się zablokowałem, że to mój koniec. Ale na szczęście nie. Ten przyjaciel na pewno wstanie. Pozwól, że nie dopuszczę do tego. Iś, o! Okay, dobra, może być. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, ale no cóż. Chwila, czy ja mam w ogóle iść w tę stronę, czy ja miałem iść tamtymi schodami? Nie wiem, to jest jakiś podejrzany pokój z białą skrzynią, to chyba... Chyba dodatkowo miałem tutaj przyjść. No jak już tu jestem, to otworzę, wiadomo. Zobaczmy, co mamy tutaj w środku. Jakiś wielki miecz, 793 obrażenia. Całkiem nieźle, ale w porównaniu z moimi pięściami, no nie ma szans, rozumiesz? W końcu jestem wojownikiem Shu. Lecimy dalej. Ewidentnie mamy iść na dół, także idę do góry, wiadomo. Wbiłem go w ścianę! O, nie, moja potęga jest niezmierzona, przysięgam. Chyba odnalazłem swoje Shaolin. O, nie no, człowieku, jestem tak przepotężnym wojownikiem Shu, że no nie ma na mnie mocnych, rozumiesz? W pojedynku jestem w stanie zniszczyć każdego, no dosłownie każdego. Dobra, idziemy na dół, tak jak mieliśmy iść. Witam bardzo serdecznie, nie chciałbym przeszkadzać pani w posiłku, ale ginsz ma to. Powiedziałem coś, ginsz ma to. Dobra, nieważne. Otwieraj mnie te drzwi. Cyk, proszę bardzo, wchodzimy do środka. Mamy... Siemano, Pawlito, co tam u ciebie, stary? Kopę lat. O, pozwól, że wbiję cię w ścianę, a następnie zmiażę ci łeb. Mam nadzieję, że to żaden problem. Dobra, mamy tutaj te drzwi, ale czy mam jakąś kartę? Sprawdź, bunkier. Dawid, słucha mnie pan? Skoro jest pan w ratuszu, czy może pan wziąć dla mnie nieco papieru urzędowego? Kurwa, Bogu! Pierdolę, jak się wystraszyłem. Ty kolejny, co jest? Czemu tu jest trzy... Gdzie jest karta wstępu do bunkra? Karta, no tak. W wyniku upożałowania godnych wydarzeń, karta nieustannie Szmato. Przechodziła z rąk do rąk. Jeśli dobrze pamiętam, jako ostatni miał ją kapitan policji imieniem Halim. Musi mu ją pan zabrać. Czemu sam nie otworzy bunkra? Niestety w związku z pewnym wypadkiem kapitana Halima nie interesują już go dobra materialne. Często kuśnika interesują go jedynie mózgi. Z paroma byłymi funkcjonariuszami. Być może wciąż jeszcze rozpoznają w sobie swoich dawnych kolegów. Serio, czyli jeszcze mam stąd wyjść i szukać jakiegoś nieudacznika na mieście? No przecież nie wytrzymam. Ale człowieku, jaki bogusławowy gangbang się tam wydarzył, no. Skąd oni się tam wzięli? Trzy bogusławy normalnie wylazły z zawinkla, no i pozdro. Myślałem, że umrę. Całe życie przeleciało mi przed oczami. Dawno, dawno się tak nie wystraszyłem. Ale na szczęście udało się przeżyć. Siemano. Szukam jakiegoś delikwenta, który mi... Ja pierdolę, czy to jest on? Bardzo możliwe. O, no cóż, wydaje mi się, że tutaj moje pięści niewiele się zdadzą, także najprawdopodobniej
trzeba będzie wykorzystać kilka innych środków, na przykład projektor stazy, szmato. Tak jest, znam nadal moje sztuczki magiczne, rozumiesz? Umieraj, szmato! Tak jest, oto ja, wojownik Shu, przyszedłem cię pokonać. No i właśnie to zrobiłem. Oh yeah, oh yeah! Dobra, resztę możemy delikwentów wyczyścić klasyczną metodą przy użyciu moich pięści. Mamy kartę do bunkra od naszego delikwenta. Dziękuję, kapitanie Halim. Dziękuję, kapitanie. To chyba tyle. Możemy wracać, tak? Jak gdyby nigdy nic. Dobra, z powrotem jesteśmy w tym ratuszu. Miejmy nadzieję, że tym razem Bogusławy mnie nie zgangbangują. Skąd wy się tu kurwa wzięliście? Przed chwilą tu nikogo nie było. Proszę stąd wydupcać. Oto ja, wojownik Szum, pseudonim Miażdżyciel Głów. Siemano, Tabi. Co ty tu robisz? Z rozkazu mera cała zawartość tego bunkra należy teraz do mnie. Znikaj stąd, złodzieju. Chyba, czy ty mnie kopnąłeś? No cóż, chyba szybko poszło. Pozwól, że wbiję cię w ścianę. Rozjebał se czaszkę o rurę. Pozwól, że dokończę dzieła. O, powiedziałem coś. Dokończę dzieła. Dokończę kurwa dzieła. Niestety chyba jego czaszka jest pięścioodporna, no ale trudno. Co za debil, no co za debil. Śmiał się sprzeciwić wojownikowi Shu, no i cóż, spotkała go kara, tak? Spotkała go kara. Wchodzimy do środka, no i mamy sprawdzić bunkier. Czy tutaj będą znajdować się przeciwnicy, czy jedynie same nagrody dla mnie? No mam nadzieję, że ta druga opcja, bo inaczej się pogniewamy, rozumiesz? Co mamy tutaj? Jakieś surowce? Póki co nic więcej. Siemano, przyjacielu. Co my mamy tutaj? Co my mamy tutaj? Jakieś łóżeczka, nic więcej. Tutaj? Ty, no mam nadzieję, że chociaż jakiś plan do broni tutaj znajdę, cokolwiek. A nie człowieku, oszczę! No bez przesady, bez przesady. I 17 baksów. No póki co nic ciekawego, ale zobaczymy z tej strony. Może tutaj znajduje się główny skarb. Główny skarb, po który tu przyszliśmy. No taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję. Bo jak ta bit nawet oszukał mnie po śmierci... To przysięgam, nie ręczę za siebie, tak? Nie ręczę za siebie. Dobra. Otworzyłem te skrzynie, nic tam ciekawego nie ma. Ten pokój jest zamknięty, chyba mamy iść tutaj. Mamy tu jakieś podejrzane wejście, które najprawdopodobniej jest zamknięte. No i mamy również wentyl, którym musimy się przedostać dalej. Martwy szczuras. Nie, tylko nie to. To był mój przyjaciel. Jakim cudem on nie żyje. Halo, witam bardzo serdecznie. Sam, tu Crane. Znalazłem bunkier pod ratuszem, a w nim zapasy. Jest tu chyba wszystko. O, wspaniałe wieści, Crane. Dziękuję. Czy udało ci się przekonać Tabitha do pomocy? No, można tak powiedzieć. Tak, ale... Potem musiałem go zabić. W pełni to rozumiem. No to cieszę się, że się rozumiemy, tak? Dobra, czyli jednak faktycznie coś tutaj było, ty. Faktycznie pełno zrzutów tu jest, co jest? Człowieku, przecież ja po tym queście to dostanę 6 milionów punktów przetrwania, przysięgam. No nie widzę innej opcji. Dobra, no to chyba tyle, te drzwi są pozamykane, nic tutaj więcej nie zrobię. Chyba zabrałem wszystko, chyba niczego nie pominąłem, no i możemy stąd wydupcać. Skąd ty się tu wziąłeś, Pawlito? Nie, no przecież to jest niemożliwe. Ja stąd wydupcam. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o wszelkie zadania poboczne. Ja póki co chciałem się udać do kwatermistrza, aby oddać te zrzuty na pewno. Jestem ciekaw, jak dużo punktów przetrwania dostanę za to, co udało mi się zebrać. Bo jest tego, no cóż, całkiem sporo, tak? Halo, Spike, siemano, przyjacielu, Copeland. Mam kilka zrzutów. Kilka co najmniej. 210 tysięcy punktów, rozumiesz to? Rozumiesz to? Prawie dwa levele wbiłem, przecież to jest niepojęte, człowieku. No niestety nadal nie mam nic ciekawego, mistrz tarcz jedynie mogę odblokować. Ale i tak. No cóż, udało nam się całkiem sporo w dzisiejszym odcinku zrobić. Póki co jedyną rzeczą, jaką musimy wykonać teraz, no jest zadanie główne. Mamy obejrzeć program nagrany przez Stroj, ale zrobimy to dopiero w następnym odcinku. Ty, no co jest? Pojebacie, chodź tu! Dobra, to było niesamowite. Nie mam pojęcia, jak ja to przeżyłem, ale w końcu jestem wojownikiem Shu. No i wojownik Shu póki co w tym odcinku się z wami żegna. Także no cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemano!